Dzień dobry widzowie. Ja się obudziłem po melanżu w Turcji, ale nie o tym ten film, ponieważ skoro już tu jestem, jest tak gorąco, chciałem wykorzystać okazję do skomentowania i wytypowania gorąc gali Fame MMA 15, która jest już w piątek w Łodzi, tak? W piątek w Łodzi. I sobie z Betclickiem wytypujemy sobie walki, wytypujemy, bo jest tak dużo rewanży. No ogólnie klimat takiej zemsty, więc grubo, najpierw mało info jednak. W trakcie rejestracji na Betclicku użyjcie mojego kodu zwykły pasud. To jest taki cashback do 200 zł w formie freebetu i ten freebet zgarniacie, jeżeli wasz kupon okaże się przegrany. Jeżeli obstawicie kupon za zwrócone środki i będzie on trafiony, to możecie od razu wypłacić wygraną bez zbędnego obrotu. Wszelkie info w opisie i w przypiętym komentarzu. A teraz przejdźmy do typowania karty walki. Siema, przenieśliśmy się z baseru na wyro, żeby pierwszy pojedynek przytypować. Pierwszy pojedynek to jest Aniela Lil Masti kontra Linki Master. I tutaj moja głowa jakby pulsuje. Nie chciałbym tak rzucać Marty na pożarcie, bo jak Lil Masti powiedziała 30 razy, ma mocny mental. Ale jest to rewanż, jest to pojedynek pełen emocji, no po tylu latach dziewczyny się bardzo zmieniły. Wiecie co w tym pojedynku postawię jednak, nie będę jeszcze ryzykował, będę dzisiaj ryzykował, ale nie tak bardzo. Postawię na Lil Masti, pyk, poszło. Dalej drugi pojedynek, Błoński kontra Dubiel. Przypominam, ten pojedynek może trwać 3 godziny, chłopaki się mogą przytulać. No time limit, znam obydwu. Żaden mnie nie lubi, ja obydwu uwielbiam. Tak naprawdę bardzo ciężki wybór, ale powiedziałem, że się będę ryzykował, więc zaszalejmy. Marcin Dubiel, uwaga! Stawiamy. Kolejna walka. Giga Underdog, Xayo. Faworytem gigantycznym, no po prostu Konopski został jakby lekko skreślony. No, w ogóle formuła K1, nie znam się na MMA, na K1 się jeszcze bardziej nie znam, więc powiem wam tak. Ja zaryzykuję na Konopskiego. Jezu, zwariował, pasu, zwariował. Jak to? Wiecie co, ma dobry zasięg. Nie mówię o internecie, mówię o rękach, nogach, więc co? Szalejemy, no szalejemy, tak? Szalejemy, no Konopski, tak? Kolejna walka, Paramaxil kontra Franio. I tutaj moje jaskółki podpowiadają mi, że Paramaxil chyba nie ma gdzie trenować w klubie sportowym. Jakieś takie plotki, może plotki, może potwierdzone, może nie. Franio jest bardzo fajnym gościem. Pojedynek jest w K1, no i wiecie co? Wiecie co? Postawię sobie na Frania, bo go lubię, bo go lubię, mam free beta. No i co? Teraz nie szalejemy, stawiamy na Frania faworyt, a ja robię teraz salto do tyłu, prawie. Przed nami kolejny soczysty pojedynek. Myślę, ten arbusz, Arkadiusz Tańcula. Przepraszam, najmocniej kontra. Muran, młody Muran, no i co? No z sercem za Muranem, bo to mój kolega, to wam się nie podoba strasznie, ale ja go lubię. Arek też jest spoko. Ale idę za Muranem, stawiam na Murana, no. Stawiam na Murana, bo jest dynamiczny, silny, zrobił mega progres. Arek, a z Arkiem też się trzeba liczyć, ale myślę, że zadecyduje tutaj kondycja, wiecie, o przebiegu tej walki. Ciężko będzie w pierwszej rundzie komuś któregoś skończyć, ale stawiam na młodego Murana, go! Miło, że czekacie, bo przed nami kolejny pojedynek. Na zasadach K1 walczy Filip Zabielski z Rafałem Tejkwanem, moim sparring partnerem, z którym się biłem. Filip Zabielski, twardogłowy gość, który zremiksował z Maksymalnie. No i co? Wszyscy mówią, znaczy kursy delikatnie są w stronę Tejkwana, ale wiem, że Filip ma bardzo mocną głowę, więc ja tutaj stawiam, sorry Tejkwan, wiem, że jesteś groźny, ale stawiam tutaj na Filipa Zabielskiego i lecimy dalej. Wrzesek kontra Sarius, boks, kolejna dyscyplina, o której nie mam pojęcia, ale naprawdę nawet mniej mam pojęcia niż na temat innych dyscyplin. Jednakowoż, po uwzględnieniu wszystkich aspektów kwintesencji, wydaje mi się, że Wrzosek wygra, bo jest starym wygą i go tak będzie głową się pchał, może jak Park, może coś wymyśli, jakiś patut na tego Sariusa. Sarius chyba też nie jest super zawodowym bokserem, nie znam jego rapu. Sarius, nagrajmy coś razem, albo możemy tego nie robić nawet. No, stawiam na Wrzoska. Teraz dwa pojedynki Jacka Murańskiego, jeden z szalonym reporterem, jeżeli do niego dojdzie, i drugi z Arkadiuszem Tańculą. Jeżeli do niego dojdzie, chyba dobrze to rozumiem, chyba dobrze. To w takim razie z Arkadiuszem Tańculą, Jacek Murański, stawiam na Jacka, nie, stawiam na Arkadiusza Tańculę tak naprawdę. Jak to jest tutaj faworytem, jest tutaj faworytem, a w odcinku szalony reporter Jacek Murański, stawiam na Jacka Murańskiego, mamy dwa bety, z głowy został tylko jeden chyba. Chociaż nie wiem, jaka będzie kolejność, ale jesteśmy na plaży i mi jest gorąco i nie wiem, co robię. Nefati Brothers kontra Wariat Radek ze swoim kumplem, sorry, nie pamiętam imienia.
Patryk? Tak? No dobra, chyba tak. Słuchajcie, oni mają podobno jeden mózg, w sensie, że jak jeden leży, macha ręką, to drugiego ręka się rusza. Będzie ciężko i pokonać są faworytem, ale ja znowu zaszaleję, bo stawiam na dwójkę tych chłopaków, wariata Radka z kumplem, ponieważ mają dłuższy zasięg. Są wysocy i nie można tego skreślić, bo ci inne falcy są dosyć tacy mniejsi, ale dalej słodcy, prawda? No jednak stawiam na chłopaków, tak? Nie na tamtych drugich chłopaków. Ten film się skończy tak, jak powinna się skończyć każda impreza, czyli z pasutem w wannie. Przypominam o moim kodzie, zwykły pasut, freebet do 200 zł, bez warunków obrotu. No i co? Wielkie emocje. Już w piątek oglądajcie Fame MMA 15. Dobra.